Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym Was szybko poinformować, że dzisiaj po północy na stronie home.syfygame.net startuje promocja na grzybki 20%, także jeżeli planujecie kupować jakieś pakiety specjalne, jakieś grzybki i tak dalej, to kupujcie oczywiście z kodem twórcy Neutral właśnie na tej stronie. Z racji tego, że teraz w piątek o godzinie 16 startuje nowy event cyrk objazdowy, no to właśnie na ten event twórcy postanowili znowu zrobić promocję na grzyby. No i tak jak wspomniałem, już dzisiaj po północy nocy, czyli tak naprawdę od czwartku do niedzieli, ta promocja na grzyby 20% będzie obejmowała pakiety specjalne oraz zwykłe pakiety grzybowe, więc to wszystko kupujcie z kodem neutral na stronie home.syfygame.net i wysyłajcie do mnie screeny. Wysyłajcie oczywiście do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy, czy to na mailu, czy to na Discordzie, czy to na Instagramie, gdzie wam tylko wygodniej, z racji tego, że ja po prostu w ramach tego, że mnie wspieracie, że używacie mojego kodu twórcy, że komentujecie filmy, że kupujecie jakieś gier na stronie partnera naszego kanału na Twitchu, czyli Instant Gaming, no to ja mogę sobie pozwolić na co miesięczne giveawaye dla Was, czyli po prostu wiadomo, jakieś tam grzybki, pay safeguardy i tak dalej. Te giveawaye robię już od prawie 2 lat, no 2 lata to może no za długo, ale od ponad półtorej roku na pewno co miesiąc robię te giveawaye, więc pamiętajcie o wysyłaniu mi screenów, jak używacie mojego kodu twórcy. Dziękuję Wam pięknie za wsparcie, no i oczywiście przechodzimy sobie do odcinka. Dobrze widzowie, z racji tego, że dzisiaj na EU15 poleciał nam kolejny czar, już drugi, i jest to czar na broń, to postanowiłem, że nagramy sobie dzisiaj odcineczek na streamku i poklikamy lożki, bo na pewno lożki nam ładnie posiadają. Mamy tak naprawdę 2 najlepsze czary, jeszcze by się tutaj czar na dodatkowe piwko przydał, no ale właśnie jest czar na broń, jest czar na rękawice, także idealnie na klikanie tutaj strefy mroku i wieży. Zaraz oczywiście Wam opowiem, co się tutaj pozmieniało na koncie, no i generalnie powiem co i jak. Miałem to nagrywać normalnie poza streamem, oczywiście na streamie możecie napisać teraz pozdro YouTube, tak, tak, dokładnie, widzę, że już co niektórzy piszą. Miałem to nagrywać jako normalny odcinek poza streamem, ale nie miałem dzisiaj czasu, a żeby tutaj nie odstawać z levelem, to muszę to zrobić na streamku, wiadomo. Teraz pewnie Wam wleci wstawka, jak klikałem sobie lożki kilka dni temu, bo chcę tutaj w miarę na bieżąco klikać te lochy. Kilka dni temu na streamie też coś tam poklikałem, więc teraz pewnie tutaj macie wstawkę z tego. Ogólnie widzowie, to pomyślałem sobie, że skoro mam tutaj, bo tak, dzisiaj rano mi wypadł kluczyk do kolejnego lochu w strefie mroku i pomyślałem sobie, że skoro mam bardzo fajne procenty, to szkoda by było to zostawiać na odcinek, nie klikać tego i robić awkę na niższym levelu, więc po prostu klikniemy to sobie teraz, jakieś tam wiecie, drobne lożki z fajnymi procentami, no i potem to dokleję do takiego zwykłego odcinka jako taki dodatek z klikania i będzie git. Widziałem, że na tego pierwszego mam jakieś 5%, także on nam tutaj pada easy, dokładnie. Mamy 259 level. Tu jakiś paszeczek dla Magusia. Plus 19. Mamy też te 15 rozmontowań, więc dobrze to będzie wykorzystywać. Wiadomo o co chodzi. Trzymaj się Fokuro, miłego weekendu dla ciebie również, miłej sobotki. W każdym razie nie logowałem się 6. A, dobra. O Jezu, nie logować się w Shakesie nawet raz. No to to jest, no boli, nie? Boli. Nawet jeden dzień stracony to mimo wszystko boli. A jak portal? Czy my ten portal zrobimy? To jest zwiadowca. Czy udałoby nam się go zrobić na raz? Wydaje mi się, że nie. Ale może by to pomogło w lochach. Kurde, no jakby to jakiś kryt z niedźwiadka. Aha. Jezu, on... Każdego hita z niedźwiedzia omija. W sensie unika. Nie, no nie mogę. Dobra, jutro to zrobimy. Dlaczego pokazuje u ciebie, że jest tylko jeden follower? O, bez kitu, coś się musiało zepsuć, nie zauważyłem tego. Coś tam pewnie w stream elemencie nie działa. Naprawi się z czasem. Albo niech ktoś da followa, zobaczymy czy zadziała. Ciekawe w sumie. Mam pomysł na małą aktywność na streamka na jutro, ty zyskasz i widzowie, szczegóły podam ci jak się wyśpię na Discordzie lub Instagramie, dobrze. Jutro streamka planuję od 12 do 16 również, jakby ktoś był zainteresowany. Tu mamy coś na zręczność, sprawdźmy. Ładne. Tylko no też muszę dodać miejsce na klejnot i muszę tutaj. A w ogóle, jeżeli sobie zerkniemy na zbrojownię i zerkniemy sobie tutaj na gabinet, to nie mam nic, co mi daje runki na HP. No to dobra, to na razie nie ma co. Lecimy dalej. Strefa mroku. Dobrze by też było, wiecie, dobić do 6 przeciwnika, żeby już mógł ci klucz do kolejnych lochów polecieć, nie? W tej strefie mroku. Żeby tak to, powiedzmy, się zazębiało i na bieżąco, żebyśmy to ogarniali. Tylko no pytanie, czy nam się to uda. Teraz mamy woja. Boli, boli, odebrałem 19
okienek w zeszłym miesiącu i zapomniałem o 20, więc przepadł mi jeden level i plułem sobie w brodę. Jezu, właśnie ja przez takie misplaye, mistake'i, jakieś pominięcia jestem kilka leveli w plecy na każdym koncie. Właśnie dokładnie przez to. Dobra, to mogę rozmontować i jeszcze raz sprawdzamy procenty. Bo mamy kolejnego woja, 2,5% na niego. Na modu z podbijakiem mamy 0,24. Ale 2,5% to nie jest wcale tak mało. Na wieżę mamy strasznie dużo. Dobra, spróbujmy tą wieżę ubić sobie jeszcze. Cześć Przemoc, witam serdecznie. Może nie łupię mocno w shakes, ale staram się chociaż minimum robić codziennie. Wiesz, ja sobie myślałem, że jeden dzień nie zrobię awki, nic się nie stanie. Nie wejdę na shakesa, jeden dzień nic się nie stanie. Każdemu się zdarza, no jakby to jest gra. Są nieraz rzeczy ważniejsze od tej gry. Ale no jednak z perspektywy czasu, te osoby, które grają sumiennie, no to już widzę, że... No kurczę, robi to różnicę. Chcąc, nie chcąc, robi to różnicę. Dobra, kolejny wisiorek, ale nam się nie przyda. No i co? Strefa mroku dalej, lecimy. Jak tego pokonamy, to już będziemy mieli szansę na kolejny kluczyk. To już tak powiedzmy przyszłościowo. Dawaj, 2,5% na niego. Dawaj, dawaj. A jakie w ogóle widzowie plany na weekendzik? Co planujecie dzisiaj bądź jutro robić ciekawego? Opowiadajcie. Padnij, proszę. No nie wbijemy tu za dużo leveli, ale coś tam zawsze wbijemy. Chcąc, nie chcąc. Jest, siedzi, pięknie. I kolejny woj, dobra, to już kolejnego woja nie ruszam. Plus 35, fajny rozrzut, runka ta sama. Trochę stracimy głównych stat, ale... Zrobimy tak. Jeżeli chodzi o czary, no to ciągle mamy czarne rękawice tylko i wyłącznie. Wszystko za... O kurczę, Mariuszek nie ma rękawic. I nie wiem, czy od wczoraj, czy dopiero dzisiaj, jak wymieniałem. No i widzicie, już tutaj więcej grzybów wydałem na strefę mroku, niż mogłem wydać. Jest jak jest. Ziemniaki będę wrzucał do piwnicy i pił piwo? O, to bardzo ambitnie, Diablo Fryer. Dobrze, co dalej? Na tego mamy niecałe 2%, na wieżę mamy już niecały 1%, co ciekawe. Dobra, to wiecie co? Możemy jeszcze trochę tornadka poklikać, bo ja wczoraj na odcinku, w sensie jak się przebieraliśmy na evencie epickim, to tornado tak troszeczkę potraktowałem po macoszemu. Nie chciało mi się tu za bardzo dociskać. Ale dzisiaj możemy to nadrobić. Why not? Bo jak widzicie, pada nam jeszcze zacnie. Chillera od 15 stream z wbijania czempiona w forcie, albo nawet Unreale jak się uda, albo od 16? A że ty, Janczu, okej. Boże, ten Fortnite, dajcie spokój. Widziałem, że dużo osób w to gra ostatnio. 19 zgłaszam nieobecność, turniej piłki nożnej, będę bramkarzem. Nie ma problemu, Krzychu. 19 października ci chodzi, tak? Krzychu, jak ty masz coś ciekawszego do roboty, to nie musisz mi zgłaszać nieobecności. No co ty, wariacie? Wiadomo, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Streamek to jest raczej, wiesz, taki, powiedzmy, jak już wielokrotnie mówiłem, dodatek do dnia. Mam tu na myśli, że... No nie ma potrzeby być na każdym, nie? Dobra, mamy trochę golda. Pyk. Tylko czy my wbijemy kolejny level tornadem? Wydaje mi się, że będzie ciężko. Raczej nie. Ale dziękuję za informację, Krzysiu. Dziękuję oczywiście za informację. Dobra, to nam jeszcze siadło. No tu co chwilę są ci wojownicy, nie? To jest najgorsze w tym wszystkim. Dawaj, dawaj. Dobra. A spróbujmy może jeszcze strefę mroku. Spróbujmy może jeszcze tego woja. A nuż się uda, że nam w miarę łatwo padnie. Dawaj. Ostatnie 50 grzybków na niego. Siedzi. Mamy to, mamy to. Dobra. Jakiś pierścionek na inte, ale tylko plus 6. Tu minus 5. Dobra, to od razu rozmontowywuję z bomby. To sprzedaję. Okej, okay, i mamy kolejnego maga. Magowie, z tego co kojarzę, padają łatwo. Więc też sprawdźmy procenciki. Niecały 1% mamy na niego. Nie za dużo. Powiem wam, nie za dużo. Ale mówię, te ostatnie 40 grzybków, które i tak... Nie no, wy to widzicie? Wojownicy, znaczy wojownicy, magowie w tej strefie mroku dla druida to jest totalnie easy. I tu jakaś brońka dla Barbara, sprawdźmy. Plus 84, też fajna. Runka trochę słabsza, ale trudno. Dodaj miejsce na klejnot. I tutaj sobie odzyskamy klejnot. No i dobra. 4 levele wbite.
zawsze to troszkę do przodu, zawsze jakiś progresik zrobiony. Już mamy możliwość kolejnego klucza, to już pod jakiś odcineczek na YouTube'a zwykły. Będzie fajny pozjazd, jak tutaj nam ta świątynia się odblokuje. Także super. Jakieś tam jeszcze delikatne klikando wleciało. No i oczywiście możemy zaczynać. Ostatnio mówiłem na odcinku, że wam dopiero w przyszłym tygodniu pokażę, co się pozmieniało na koncie, więc zrobię to dzisiaj, żeby... no była taka, powiedzmy, ciągłość serii zachowana. No i teraz tak, co do mnie, jeżeli chodzi o moją postać, to mówię, nic się tutaj za bardzo nie pozmieniało. Mamy już w ogóle możliwość na czarne gemy w gildii, ale do tego może za momencik przejdę na spokojnie. Dziękuję pięknie Goldfish za drugi miesiąc subika, pozdrawiamy YouTube, tak, tak, pozdrawiamy. Zaraz tu jak będę klikał lochy, to wam będę normalnie na czacie odpowiadał. No ale teraz wiecie, do widzów YouTube'owych trzeba troszeczkę pogadać. Co się pozmieniało? Statystyki 2250 inta, 2100 HP jak widzicie. No i tutaj boczki i szczęście na razie nie ruszam. Itemki, no to tutaj ostatnio powymieniałem. Tu mi w ogóle fajna broń poleciała, ale niestety rozrzut tragiczny, więc nawet jej nie zakładam. To by chyba było w niedzielę z kostek, jeżeli dobrze pamiętam. Klaserek regularnie ulepszany, punkty życia 15% jak widzicie. No i tu jeżeli chodzi o postać, to się za wiele nie pozmieniało. Aurę mamy siódmą, pupilki wyglądają tak. Dzisiaj mi pierwszy pupil w ogóle wleciał na poziom setny. Dzisiaj ja to nagram we wtorek, wy to dostaniecie pewnie w środę na YouTube'a. Więc już mamy ustawionego pupila gildyjnego w gildii. Tutaj Kogieniusz 7.3, no i tutaj Żarłacz 5.5. I wiecie co? Zanim przejdziemy dalej, to ja od razu te pupile poklikam. Na ptasia mamy 13%, to jest światło. Ptaś 13%, pyk. No dzisiaj mamy wtorek, a te najważniejsze pupile będziemy musieli połapać w... no w czwartek, tak? Głównie w czwartek, wiadomo jak to wygląda. Czyli tak, ptaś zrobiony. Tutaj na tego mamy w ogóle prawie 7%. Także wykijadło dokładnie, też sobie machniemy. I co jeszcze? Na Żarłacza mam... prawie 9%, żeby tego tutaj z lata ubić dziubinga, dokładnie. Także to sobie też ubijemy, myślę, że w miarę szybko. Cześć Invi, witam serdecznie. Dobra, cyk. No i co? I teraz kolejne pupile. Jeżeli chodzi o koguta, to mamy 0,73, to bez sensu. I na Rysia mam zaledwie póki co 0,64. To są bardzo małe procenty. Tu jeszcze wiadomo, dobijemy zębika na stówkę, jeszcze jutro złapiemy toperza wieczorem. No i dopiero tego Rysia będę musiał klikać. Ale no, te środowiska poubijane, tak stoimy w pupilach. Lecimy dalej. Tu podka na inteligencję to kupimy, niech będzie. Gildia. Gildyjka, niestety póki co stanęliśmy na wyprawie 48. Mamy tutaj 194%. Portal chyba, dokładnie, 13% to od razu sobie zmienimy. Pyk. I 1% na czarne gemy. Tak, Ezio Z był pierwszą osobą, która wbiła tutaj 15 salkę w naszej gildii. No i również wbiła jako pierwsza w gildii poziom 300+. Więc oczywiście tutaj gratulacje dla Ezio Z z mojej strony. No i co? I mamy już te czarne gemiki. Już widziałem, że co niektórzy. O, tutaj Neonexik już ma czarny gemik. Tak samo siwy. Gdzie tutaj jest siwy? O, tutaj siwy. Siwy też ma, nie wiem czemu siwy dał czarnego gema do butów zamiast do broni, powinien do broni szczerze mówiąc. Ale no, już pierwsze osoby mają właśnie czarne gemy u nas w gildii. No i tu już mieliśmy dwie próby tej wyprawy 48. Niestety nie siadło, no ale dzisiaj wyleciał czarna broń. Plus właśnie tam portal kolejny padł i tak dalej, także dzisiaj może uda nam się w końcu tą wyprawkę zrobić, dobra. Co więcej? Aha, topeczkę wam oczywiście pokażę. Tutaj twierdza mi się buduje ciągle 14. Potem będę leciał kwatery na 12, cała reszta nic. Tutaj może skipniemy, może szczęście odcinka. Proszę. No niestety. No gaming na intę spoko, przyda się tutaj na Mariuszka. Ale no, liczyłem na czarnego. Liczyłem na czarnego gema, szczerze mówiąc. Podziemie teraz zbieram na serce na poziom 10. Już chyba dzisiaj nawet uzbieram. Czekajcie, jak sobie wbijemy... ale może Dani 800, sprawdźmy. Okej, to jest wojownik, on ma tutaj po 1000 statystyki. A jak wygląda nasz Władek? No ten Dani raczej na luzie nam siądzie. Dokładnie. No chociaż tutaj ledwo, ale pyk. No i możemy serce na dyszkę odpalić, jak widzicie. A ręka, póki co brakuje nam jeszcze raz, dwa, trzy. Trzech ulepszeń tylko, żeby już zdobywać platynki. Natomiast od dwóch dni miałem skipy, no i jak widzicie mam już tutaj jeden septilionunek, także od 10 septilionów będziemy mogli zebrać komplet EQ do AFK, czyli 50% golda i 10% PD, bo na razie mam tylko 10% PD tutaj na stojaku. Więc bardzo możliwe, że już jutro
będzie to do ogarnięcia. Topeczka, topeczka teraz już wam tutaj pokazuje, no najwyższy level chyba 320, jeżeli się nie mylę, albo coś koło tego. Padły kolejne rekordy na EU15. Kolejnymi rekordami jest tak. Lokaix, który pobił najszybciej zdobyty 300 level na klasie druida. To już wam chyba mówiłem o tym rekordzie, ale powtórzę. Zrobił to w 15 dni. Poprzedni rekord należał do Marksmana, w 17 dni to zrobił. Więc no tutaj Lokaix o 2 dni pobił ten rekord 300 poziom na druidzie. Ale kolejnym rekordem, co ciekawe, Never Steal My Name pobił rekord najszybszej twierdzy 20, jeżeli chodzi o jakąkolwiek klasę postaci, i zajęło mu to 18 dni, gdzie poprzedni rekord należał do Kronikusa i jemu zajęło to 23 dni. Więc no tutaj, mimo że nie było żadnych większych eventów, żadnego Elevatora, żadnych tam, nie wiem, legendarnych lochów i tak dalej, no to tutaj 20 twierdzę Never Steal My Name wbił o 5 dni tak naprawdę szybciej niż poprzedni rekord, co jest dla mnie... no niesamowite, szczerze mówiąc niesamowite, ale no, kolejny rekordzik na EU15 padł. Także no, tak się prezentuje topeczka. Jeżeli chodzi o ranking tego Never Steal My Name, no to on ma 317 level i jest tutaj. No też topowa postać, no postać topowa jakby nie patrzeć, nie? Gildyjki, no to na razie robią, robimy wyprawy, w sensie wszystkie topowe gildie. Jeżeli chodzi o twierdzę, nic ciekawego. W pupilach jesteśmy top 80, mamy 50 pupili, co niektórzy mają 58. No i tutaj podziemia, jesteśmy w top 5 prawie, więc spoko. Jeżeli chodzi o pupile, cześć Goldfish, witam, witam. Już się z tobą witałem, bo daję subika. Mam tutaj dla was pozapisywane dwa portale, które mi siadły. Jeżeli chodzi o pupile, to zrobiliśmy jeden kluczowy błąd i widziałem, że co niektóre osoby tego nie robiły. Mianowicie z racji tego, że tyle jedzonek teraz leci z wypraw i ze wszystkiego, to co niektóre osoby karmiły po dwa pupile naraz. Co uważam, że było bardzo dobrym posunięciem, ja niestety o tym nie pomyślałem. No i te osoby są aktualnie bardzo, bardzo mocno do przodu, bo już mają po 200 jedzonek, po tam 150 i tak dalej. No a my... nie mamy tych, mamy dużo jedzonek, no bo oczywiście po 100, no ale zobaczcie, średnio po 100 karmionek. Mogłem tutaj również karmić dwa naraz, no to był mój błąd. Zwłaszcza, że było sporo eventów pupili po drodze, takich rzeczy, także... no jest jak jest niestety, nie pomyślałem o tym, ale no zdarza się, trudno. Teraz tak jak wam mówiłem, dzisiaj poleciał nam drugi czar, czarna broń. Jeszcze nie zaczarowałem tutaj wszystkim, więc zaczarujemy sobie i sprawdzimy procenciki, ale no myślę, że parę ładnych leveli dzisiaj na pewno wbijemy. 4,5% na wieżę, 4% na wojownika. Dobra, no lecimy, lecimy do strefy mroku przede wszystkim. To co nam daje expa. Ten loszek może skończymy. Tu w ogóle mi się kolejny loch też odblokował. Poleciał mi kluczyk, więc spoko. Poklikam sobie free to play, może nie przestanę po 3 dniach? Wszystko tylko nie on, ale nie kto, nie rozumiem. Kto wygra mecz, jak odpowiesz, tak obstawię. Fedyx, nie rób tego, w sensie... nie obstawiaj tak, jak ja ci powiem, bo ja się nie znam. A kto w ogóle... kto gra? O, może tak. Kiedy Nowy Świat startuje, bym sobie zaczął? Początek listopada, pierwszy albo drugi piątek listopada. Ja osobiście obstawiam. Dobra, o kurde! Ale że tak z bomby brońka z fajnym rozrzutem dla nas? I jeszcze runka 14%? No to dzięki. To od razu do kibla wrzucę. Nie no, to mi się podoba. Co? Tak, tak, słusznie kochanie. Trzeba zaczarować. Co prawda ze strefy mroku, ale ja na razie i tak nie ulepszam. No zobaczcie, tu już mi bronie mogą polecieć po 14%. Ale to może na następnym klikaniu powiem procenty. Te 4-5% to jeszcze nie jest aż tak dużo. Polska, Chorwacja, no to wygrywa Chorwacja. Obstawiam wynik 3-1 dla Chorwacji. Jak tu się dodawało piosenki do Song Requesta? Artur, wykrzyknik SR, spacja i link do nuty albo nazwa nuty. Dobra, siedzi. I mamy teraz ducha wulkanu. To jest coś na siłkę znowu. Plus 32. Nie tak dużo. Nie tak dużo, żeby wymieniać. Dawaj, ducha wulkanu teraz pokonujemy. O, jak szybko nam padł. Dobra, mamy 265 level, pięknie. Tu znowu coś na zręczność. Plus 40, no to tu już możemy podmienić. Dla Kunegundy. Kibelek dzisiaj mam załatwiony. Tą brońkę już zostawię na później. Tu coś ode mnie chce wiedźma? Nie, nic nie chce.
A portal, czy ja portalu nie zrobię? To jest zwiadowca, spróbujmy. Może na raz by się udało. Hello Soymix, hello man, nice to see you. Mój ojciec obstawił 2-0 dla nas? Nie, proszę. Jezu, jakby jakiś kryt mocny siadł z niedźwiedzia, no. Ale dobra, to jutro. Lecimy dalej, na tego też mamy fajne procenty. No to powiem ci, że twój tata jest bardzo dużym optymistą, no ja bym tak nie obstawił. Runy na arenie to raczej kwestia czasu, kiedy wbijesz jeden... Gogol? No ale jeżeli wymienię runy w broniach teraz, załóżmy z 10% na 15%, no to... Lepiej będą lochy siadać, nie? I te w strefie mroku, i te... Pojedyncze, te prywatne, że tak powiem, moje. Dobra, teraz mamy zwiada. Tu by wypadało zaraz znowu procenty sprawdzić. Dobra, pięknie. Mamy prawie 2-6 level. Teraz mamy woja, okej, sprawdzimy na tego woja procenty. Może ja w ogóle na cały ten loch sprawdzę procenty, wiecie? Bo chyba się tak da. 1,5% tylko, no to już mniej, już zdecydowanie mniej. A jak się w ogóle nazywa ten loszek? Defrost Blood. I sprawdźmy, all. Nie, remaining. Ale nam procenty spadają. Dobra, to wiecie co? Jeszcze mogę ubić trzeciego i czwartego. Trzeci i czwarty jeszcze jest taki w miarę sensowny do ubicia. Potem już nie ma sensu. Wchodzą z YouTube'a do Song Requesta, wchodzą. A co ty chciałeś dodać, Mango? Hello Soymix, once again, because I think, I don't know if I welcome you or not. Hello, hello man, nice to see you. Pozdrawiamy z Polski, czeski bratku. Sorry for my English, it's really low, I know that. But I hope you understand me. Nie no, przecież Chorwacja jest dobra, to jak ty mówisz, że będzie 1-1? Nie ma opcji, wariacie. Ej kurde, ale myślałem, że lepszy progres zrobimy, tak szczerze. Boże, jak ja widzę, jak my się tu męczymy już z tym... Jeszcze nam broń wyleciała przecież, ale może jakieś lożki takie pojedyncze uda nam się kliknąć. Dobra, mamy to, 2-6-6, okej. Tu mamy znowu jakiś paseczek, oj, paseczek bardzo fajny. W sumie też by się przydało w końcu te punkty życia ogarnąć na nasze pachołki, bo ja tego nie mam zrobionego. A to jest takie, no wiecie, przydałoby się, po prostu by się przydało. Dobra, powiedzmy ze 100 grzybków na tego, jeżeli nam nie siądzie, ale raczej siądzie. To popróbujemy coś innego. Czekajcie widzowie, bo fidżecik wstał. Co tam misiaczku? Przeszkadza ci ten twój kołnierzyk, bidulku. A gdzie mamusia poszła? Mamusia cię pilnowała przecież. Druid po strach lochów jak zwykle. No na tamtego mieliśmy dokładnie 1,30%, na tego mamy jeszcze 1%. Na kolejnego mamy jakoś 0,60. Kolejnego... No już nie ma opcji, że kliknę, ale... Tego może by się udało. Co oni zrobili z zadaniami? Biskuit, teraz są wyprawy. Wpisz sobie wykrzyknik wyprawy na czacie, będziesz miał mój filmik odnośnie wypraw. I polecam ci robić wyprawy, są bardziej opłacalne. Dobra. Ten nam nie siadł. Trudno. Kolejny raz sprawdzamy procenty. Może jeszcze do niego wrócimy. Na 13 piętro mamy 0,80. Na wieżę mamy prawie 10%. Kurde, czekajcie. Bo teraz tak. Takie lożki powiedzmy... Jak na przykład w strefie światła ten, na którego mamy 20%, dokładnie. Spoko, przyda się. Sianko rewolwerowy, witam. Kolejny loszek. Heimdall, na niego mamy 10%. No to jest tyle ekspa co nic, ale no wiecie. Zawsze to coś do klaserka. Cześć Ola, witam serdecznie. Dobra, siedzi. Dalej, co my tu możemy? Wieża, na wieżę mamy 9% też. No to wieżę jeszcze machniemy. Może jakaś brońka, no nie, brońki niestety nie ma. Na wszystkie staty, to nie ma co. I co ja dalej mogę kliknąć? No nie ma co za bardzo. To 13 piętro, to 13 piętro kusi, bo to nam da sporo expa.
Dobra, lecimy po 100 grzybków. Po 100 grzybków na strefę mroku i na 13 piętro. To jest jedyne, co jeszcze możemy ubić. No przydałyby się czarne gemiki, przydałyby się czarne gemy, ale no z racji tego, że mamy tylko 1% na nie, no to jest jak jest. Ale no taki 1%, takie 0,80, no to już jest fajny wynik, nie? Sianko specjalista, witam. Od czego jest wiedźma? Wiedźma ci daje 2 razy więcej golda za item, który danego dnia chce. Czyli powiedzmy, jeżeli masz broń, za którą dostaniesz 100 tysięcy golda w zwykłym sklepie i wiedźma danego dnia chce bronię, to ona ci da za tą broń 200 tysięcy golda. Sianko Unknown, witam. Jak tam dzionek mija? A właśnie nagrywamy odcinek na YouTube'a. Klikankę o ZU15. Myślałem szczerze, że wbijemy więcej leveli. Tak TBH. Ale no jest jak jest. Sianko Lukas, witam, witam. Olaf, wpisz sobie wykrzyknik wiedźma i będziesz miał poradnik do wiedźmy po prostu. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. No niestety, nie siadło. Teraz tak, goldzika możemy sobie wydać. Zaczarowane mam chyba wszystko. Wracamy do strefy mroku. Zobaczmy jeszcze tego. Na którym levelu zacząłem klikać? Nie wiem, 264 chyba? No nie wbiłem za dużo. Albo 263. Nie wbiłem za dużo. Myślałem, że ten czarna broń nam da więcej, szczerze mówiąc. No ale to... No jesteśmy druidem, nie? Jesteśmy druidem, więc... No szału nie ma, jeżeli chodzi o te lochy. Ale zawsze to troszkę do przodu. No jakby nam siadło to 13 piętro... No to ja już bym był ukontentowany. No 13 piętro to by nam jeden level dało z bomby albo nawet z 2. Bardziej obstałem tak z 1,5, coś koło tego. Kurde, no ale jest tragedia, nie? W sensie my na ten loch mamy 1%. Na tego motu mamy... No niecały 1, tak jak mówiłem, z 0,80. No i szału nie ma. Jaki masz level trenera? Czwarty, Boże, czwarty, dziewiąty, dziewiąty. Siemanko Kaczor, witam, hello, hello. Czemu niektórzy w gildii zrobili atak pupili na zerowym poziomie? No będziemy to sprawdzać, będziemy to sprawdzać i... No ewentualnie będziemy musieli podmieniać, no bo pupil gildyjny był ustawiony od razu po północy. Proszę, niech padnie nam coś jeszcze, no błagam cię. Proszę. Biłem dzisiaj diabłoczorta rysiem i zostało mu 50 koła HP, a na którym rysiu? Który ma level? Kurde, no zazwyczaj na takich procentach nam siadał loszek, no. A jakbym jeszcze spróbował może poulepszać chociaż razy 2 te itemy? Mogłem to zrobić w sumie wcześniej. Tak szczerze. Dobra, chyba wszystko jest git. Cześć Galaxer, witam serdecznie. Potęga druida, weź mnie nie denerwuj. Dobra, strefa mroku. Teraz po 50 grzybów. Albo nie, na tego wydamy 50, a na tamtego 13 piętro wydamy 100. Padnie to padnie, nie to kończymy odcinek, trudno. No tragiczny ten progres, szczerze. Myślałem, że będzie o wiele lepiej. Jeszcze wymieniliśmy broń, widzowie. Na samym początku wymieniliśmy broń. No wy to czajicie. Dobra, ostatnie 100 grzybów na tamtego. Proszę, padnij, proszę. Proszę. Gdzie grzyby? Co to znaczy? 9-1, bo to stara postać odkopana po 2 latach, okej. Jesteśmy druidem, więc latamy po lochach i wąchamy kwiatki? Fajny odcinek się zapowiada. Nie no, jakiś tam progres został zrobiony. Już nie przesadzajcie. Przypominam, że jeszcze do tego odcinka będzie doklejony... Doklejone tam klikanko z weekendu, więc... Na spokojnie. Od spodu chyba te kwiatki wąchane. Ta, bez kitu. No lipa, no ale co ja mogę zrobić? No, mówię, po 1% mamy na te lochy około. Widzicie, jak to wygląda. Grzybów tyle wydaliśmy, a... 3, 2, 1, 0. No niestety. Niestety. Trudno. Jakiś tam progresik zrobiony tak czy inaczej. Niewielki, bo niewielki, ale jest jak jest. Mamy chyba giga pecha.
zdarza się. I co mogę powiedzieć? Tyle ode mnie na ten moment, jeżeli chodzi o odcineczek. Tutaj na czacie możecie się pożegnać, napisać papa YouTube. A ja oczywiście przypominam, żebyście kupowali grzybki oraz pakiety specjalne z kodem Neutral i wysyłali do mnie screeny, jak używacie kodu twórcy Neutral. Tak jak już powiedziałem, na stronie home.syfygamy.net wszystko, czy grzybki, czy pakiety specjalne, czy jakieś startowe, wszystko możecie z moim kodzikiem twórcy kupować. Dziękuję pięknie za wsparcie. No i oczywiście przypominam również, że teraz ważna jest aktywność na kanale na YouTubie, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek, no i ta aktywność jest nagradzana. Każdy, kto się w to bawi, musi subować kanał, no i co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę i daję jej albo paysafe card, albo grzybki, to już ona sama sobie wybiera, co chcę. Tyle ode mnie, dziękuję wam pięknie za uwagę, trzymajcie się i nara!